Syna i Ducha Świętego. Amen. Więc polecamy całą waszą rodzinę, żonę, mamę, teraz jest pracy, ją, waszych bliskich i tych, którzy o tę modlitwę proszą. Wszystkimi łączymy się, którzy są w naszej rodzinie domu modlitwy świętego Szarbela. A przecież ona jest taka duża, bo i w Polsce, i w różnych krajach, ale byśmy poczuli, że jesteśmy jedno. I prosimy świętego Ojca, aby przyszedł nam z pomocą, wam. Dziękujemy Bogu za plony, były plony. Bardzo nawet ładne. I dlatego dziękujemy za te plony. Dziękujemy za zdrowie, jakie jako takie, nie? Jest zdrowie. I błogosławieństwo. O to prosimy też świętego Ojca, aby się wstawiał, bo to jest bardzo ważne. Prośmy też o to, aby była zgoda między wami, miłość, abyście sobie umieli przebaczać, abyście byli właśnie taką rodziną, która innym pokazuje tutaj, w waszej miejscowości i wobec innych, że jest ktoś, kto was prowadzi szczególnie, że między wami jest coś, co sprawia, że inni pomyślą o Bogu, żeby tak było. No to proszę świętego Ojca Szarbela, abyście się stawali takim znakiem. E pregiamo per le famiglie, qui loro immagine, e lampada di San Charbel. Preghiamo per tutto quello che ogni settimana, pregando insieme, ma affidiamo tutte le cose. L'hanno finito il lavoro per la terra, raccolta del grano, e tante cose preghiamo per la benedizione, che tanti possano, vedendo loro, anche avere questa voglia. Noi vogliamo camminare verso Gesù, perché Lui ci unisce e ci dà la forza di amare, ma soprattutto di avere perdono nel cuore. Preghiamo, módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Matkę Bożą, ona szczególnie prosi, jest z nami, którą kochał święty Szarbel. Prosimy Cię, Maryjo, przychodź do nas. Ty jesteś naszą Matką. Bądź w tym domu szczególnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. I zmarłych waszych rodzice żyją? Żyją. Ale babcia pewnie, to znaczy z pana strony, nie? Zawsze z mamy, z mojej strony żyją, z żony strony żyją. Już nie żyją, to obejmijmy ich modlitwą. Prośmy za nimi, czyli babcia i dziadziuś, nie? Z drugiej strony. A znaleźcie babcię i dziadziuś? Tak, tak. Tak? Znam. Ty też znałeś? No skoro może siostry znamy, to ja chyba też. To jest taka zaczepka, wiesz, z mojej strony. Żebyśmy razem mieli właśnie tą świadomość, że to nasze życie przemija, jakkolwiek, ilekolwiek lat mamy. Każdy dzień jest darem od Boga. Każdy dzień jest darem, za który musimy dziękować. Bo żyjemy, może niektórzy nie wiedzą po co, dla kogo. Mamy żyć dla Jezusa, dla Matki Najświętszej. Bo to wszystko, ta praca, ten trud, to wszystko czasami myślimy, po co ja to wszystko robię? Ale ktoś przed nami to pole uprawiał. Zasiał, zebrał, może sprzedał, nie sprzedał, może miał różne trudności. Ale są tacy, którzy modlili się, dziękując Bogu za ten plon. Byli tacy pewnie, którzy w ogóle o Bogu nie pomyśleli.
Ale my myślimy, że wszystko mamy od Boga. Nic my sami mieć nie możemy i nie będziemy mieć. Tylko On nam to ofiaruje. Tylko jak człowiek myśli, że ma to od siebie, to bardzo często potem będzie sobie uświadamiał, może po schyłku życia, że jakby to wszystko było moje, to powinienem zostać dla tego wszystkiego. A to wszystko pozostawimy, a przechodzimy tam na spotkanie. I ta modlitwa, i te wasza modlitwa rodzinna, i to spotkanie, te wasze spotkania, to jest ten skarb największy. Za to dziękujemy Bogu i za tych waszych dziadków, tych, którzy żyli przed nami, prośmy, by Matka Boża ich zaprowadziła do nieba. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie raczyń dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieku. Amen. Wieczne odpoczywanie raczy im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieku. Amen. Wieczne odpoczywanie raczy im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieku. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pobłogosławię teraz wasz dom, was wszystkich, Boże Ojcze Wszechmogący, pobłogosław waszą rodzinę, wasz dom, wszystko, co tutaj jest, każde miejsce. Błogosław, a Ty, Matko Najświętsza, chroni ich od wszelkich wrogów widzialnych i niewidzialnych. Proszę Cię, abyś ich chroniła i umacniała ich miłość i dobroć. Abyś ich, Maryjo, prowadziła. A Ty, Święty Ojcze, Szarbelu, nasz patronie, bądź tu, jak zechciałeś zamieszkać i trwaj razem z nimi. I prowadź ich nieustannie do Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Ojcze Szabelu, módl się za nami. Wszyscy święci patronowie nasi, módl się za nami. Bóg za was. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I jeszcze Święty Szarbelu, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. I jeszcze babcia, dzisiaj solenizantka. Wszystkiego dobrego. Święty Ojcze Szarbelu, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módlcie się za nami. Amen. Tak już mogę teraz jechać.